maszyn na naszyn. Tu się wszystko może zdarzyć, ale fajna gmin, na drugiej takiej nie ma. Nazywam się Maria Kołecka. Od urodzenia jestem związana z gminą Nadarzyn. Nadarzyn to moja mała ojczyzna. Mam tutaj przyjaciół, znajomych i wielu mi życzliwych ludzi. Od 30 lat pracuję w sklepie hydrauliczno-malarskim i tutaj jak mogę i swoją wiedzą staram się pomagać innym. Największą moją pasją jest fotografowanie. Na komunię świętą dostałam aparat fotograficzny i od tej chwili zaczęła się moja przygoda z fotografowaniem. Głównie fotografuję życie naszej gminy, również bywam nieraz i w powiecie. Mam 150 albumów formatu A4. Albumy te związane są z fotografowaniem piosenkarzy, aktorów, redaktorów. Również prowadzę albumy z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury. Również prowadzę albumy Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Nadarzyn. Syn mój od początku orkiestry był w orkiestrze i to mnie zmobilizowało do prowadzenia tych albumów. Wieńce to moja druga pasja. Jak to się robi? Najpierw obcuję z naturą, chodzę po polach, zbieram zboże, lubię śpiew ptaków, szum zbóż, powiew wiatru i później zboże to suszę, mąż spawa stelaż i robię wieniec. Przy wieńcu jest bardzo dużo bałaganu, ale efekt końcowy jest oszałamiający. A jak jeszcze zdobędę jakieś miejsce lub wyróżnienie, jest to dla mnie nagroda. Kolejną moją pasją jest szydełkowanie. Tak jak widać, dzisiaj też jestem w tym stroju. Robię opaski, szaliki, sukienki, sweterki i bardzo się z tego cieszę, bo odpoczywam przy tym, jak również mogę obejrzeć telewizję, na którą mam bardzo mało czasu. Tak, jestem bardzo aktywną osobą. Wynika to też z mojego charakteru. Lubię podróżować, odkrywać nowe miejsca. Lubię też spotykać się z artystami. Moją aktywność zawdzięczam również Bogu, to dzięki niemu dostaję tę siłę. Jestem całoroczną rowerzystką. Nie wyobrażam sobie życia bez jazdy rowerem. Rower dodaje mi zdrowia. Już. Na moich oczach zmienia się gmina. Robiąc zdjęcia od lat najmłodszych widzę ich zmianę i to napędza mnie też do dalszego kontynuowania tych zmian. Moja działalność została zauważona przez władze gminy i zostałam uhonorowana medalem stulecia niepodległości. Maria Kołecka to wulkan energii, kochająca rodzinę, ludzi, zwierzęta, naturę i wszystko, co ją otacza. Również lubująca się w kapeluszach. Jestem dumna, że mieszkam w Nadarzynie.